Hipokratesa. Szanowni Państwo, statuetka Hipokratesa to jest takie odznaczenie, najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, które honoruje osoby wyjątkowo zaangażowane w rozwój medycyny rodzinnej, w pracę na rzecz środowiska. I ogromnie się cieszę, że w tym roku osoby, które zostały wyróżnione tą statuetką, to osoby, które bardzo dobrze znam i są mi bliskie. Pierwszy wyróżniony to człowiek doskonale Państwu znany, bardzo aktywny w mediach, również społecznościowych. Czasem narozrabia na Twitterze tak, że potem się do niego nie odzywają różni politycy przez dłuższy czas i trzeba zażegnywać nieprzyjemne jakieś tutaj emocje krótkotrwałe na szczęście. To jest osoba, która jest zawsze bardzo biegła w tym, co się dzieje w systemie. To jest osoba, bez której pewnie nie mielibyśmy tak znakomicie działających rozwiązań e-zdrowia, jak chociażby e-recepta, czy wcześniej jeszcze EZLA, e-skierowanie. Wszystko, co się zaczyna na E, to się wielu z nas kojarzy z tą osobą. Mnie się kojarzy. I myślę, że już się wszyscy domyślają, że tym laureatem jest dr Tomasz Zieliński. Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, czyli statuetka Hipokratesa. Dwie takie statuetki dzisiaj wieczorem. Pierwsza dla pana doktora Tomasza Zielińskiego. Jak masz trzecią rękę, to ode mnie jeszcze dostaniesz kwiatki. A kwiatki są za to, że zawsze jak piszę jakieś stanowisko i ono już jest prawie gotowe, to je wysyłam Zielińskiemu i wiem, że on jest strasznie schepie. Ale to zawsze jest dobre, dlatego że potem jest tylko lepiej. Więc to jest mój ostatni recenzent wszelkich dokumentów, więc gdyby coś Wam się w nich nie podobało, to można też reklamację składać właśnie do tego człowieka. Tu już teraz wszystko już jest jasne. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę Twoje działania na rzecz środowiska są ogromne, także ogromnie się cieszę, że się znamy, że tak blisko współpracujemy. Serdecznie Ci gratuluję. Doktor Tomasz Zieliński, panie doktorze, jeśli tylko ma pan ochotę, mikrofon również. Gratuluję serdecznie. Przede wszystkim bardzo dziękuję za wyróżnienie. Bardzo miło, jak we własnym środowisku jest się docenianym. Tak sobie myślę, że od lat w naszym środowisku robiłem za młodego lekarza, od 20 lat, a skoro zaczynam dostawać nagrody, to znaczy, że chyba się trochę zacząłem starzeć, ale mam nadzieję, że jeszcze Wam pokażę, że jestem dalej młody. Dziękuję bardzo. Zostać, panie doktorze, bo my za chwilę poznamy laureata, a właściwie laureatkę, pani profesor, drugiej statuetki, najwyższej.